W Zabrzu odbył się dzisiaj pogrzeb wieloletniego skarbnika miasta Piotra Barczyka. Samorządowiec zmarł w dramatycznych okolicznościach podczas ostatniej sesji Rady Miasta. Dzisiaj żegnali go bliscy, współpracownicy i mieszkańcy Zabrza. Paweł Jędrusik. Tłum osób żegnał w czwartek po południu zmarłego Piotra Barczyka. Samorządowiec zmarł w poniedziałek podczas sesji Rady Miasta. Miał 61 lat. Ostatnie pożegnanie zmarłego skarbnika miasta odbyło się w kościele pod wezwaniem świętego Pawła w Zabrzu. Majestat umierania jest połączony z majestatem spotkania. My przeżywamy odejście, a zmarły przeżywa przejście. My rozstanie, a on spotkanie. Chrystus wprowadza człowieka w przestrzeń nowego, wiecznego życia. Piotr Barczyk był skarbnikiem miasta Zabrze nieprzerwanie od 1997 roku. Po jego śmierci w zabrzańskim ratuszu wystawiona została księga kondolencyjna.